Witam Was w kolejnym odcinku z Gran Turismo 7. W tym odcinku, tak jak mówiłem w poprzednim na końcu, troszkę odłączymy się od tych zadań tutaj na razie i skupię się może na tym, żeby sobie tutaj zbliżyć się do kolejnej licencji. Krajowa B, tutaj teraz jestem. Krajowa A, Krajowa B już mam zrobione. Zresztą musiałem to zrobić, że tam uczestniczyć w jednych wyścigach. Tutaj w tych ogólnie to się bardziej skoncentruję na linii wyścigowej te tutaj zadania. No to zaczynamy. Pierwsze zadanie: Subaru BRZ Tsukuba, linia wyścigowa. Linia wyścigowa, czyli no będzie taka nauka po prostu, w jakim miejscu na torze być dokładnie, tam uwzględniając to, jaki zakręt i tam dalej będzie się zbliżał. No, podstawowa technika pokonywania zakrętu: szeroko na wejściu, w środku zakrętu do wierzchołka zakrętu dobijamy i szeroko na wyjściu. Szeroko na wejściu. Tutaj do wierzchołka zakrętu. I szeroko na wyjściu. No i niewiele tam brakło do tego, do złota. I kolejne zadanie teraz. Dragon Tail, tu będziemy mieli do pokonania taki podwójny lewy zakręt, z tego co widzę, jak to będę jechał. O tak, będzie kawałek prostej, więc trzeba będzie zwolnić odpowiednio. O, czy nie za późno? No, za późno. Nie, ten zdech nie będzie jeszcze raz. Za późno zacząłem zwalniać. Przed zakrętem, tak, umujemy, jest wierzchołek, teraz tutaj drugi wierzchołek, o, nie trafiłem ten drugi wierzchołek. Jest brąz, ale zrobię to jeszcze raz. Wiem już mniej więcej co i jak. Znowu nie trafiłem. Znowu nie trafiłem ten wierzchołek tamten. No ale jest srebro. Pora na trzecie zadanie. Teraz znowu linia wyścigowa.
tym razem Abarth i będzie Monza. A już nawet chyba wiem, co to za miejsce. Lesmo 1 i Lesmo 2 trzeba będzie przejechać. Lesmo 1 jest dosyć trudnym zakrętem. Opierając swoje doświadczenie na Formule 1 czy Rally 4. No nie mam przynajmniej mocnego samochodu. Też niewiele brakło, 30. Przynajmniej samochód był taki no, dosyć wolny, to nie było problemu z tymi zakrętami. I teraz przenosimy się już do Tokio, czyli ten miejski tor. No, pokonywanie zakrętów takich na miejskich drodze, czyli pewnie trzeba będzie się trzymać z daleka od ścian. Dokładnie. Głównym zadaniem jest to, żeby się nie spotkać ze ścianą. Udało się, ale dosyć słaby czas. Spróbuję jeszcze raz. Nie muszę, ale spróbuję. Będę bardziej odważniejszy. Wiem, że dobrze, że jakiś kontakt ze ścianą czy coś to jest od razu dyskwalifikacja. No właśnie. Jeszcze raz. Teraz chciałem być odważniejszy i przedobrzyłem. To jest chyba taki zakręt, przed którym trzeba wyraźnie zwolnić. I teraz już raczej nie powinno być takich zakrętów, gdzie trzeba zwalniać. No dokładnie. I udało się srebro. Teraz pora na piąte zadanie, czyli to już będzie połowa. No i przenosimy się już na tym razem spa. Pierwszy raz na spa. Zakręty na mokrej nawierzchni. Zaczniemy na Camel Straight. Nie ma tak dobrze. Nie dadzą nam pojechać przez Oruż już na samym początku.
No to jedziemy. To nie mogło się udać. To jeszcze raz. Trzeba będzie trochę wcześniej zahamować. Teraz niech będzie 100 metrów. O, ślisko. Tak, teraz już tego nie zaliczę na pewno. No, trzeba będzie tutaj zdecydowanie bardziej ostrożnie jechać. Ale nie było tak źle. Spróbuję jeszcze raz. Bo postawiło mnie dosyć mocno bokiem. Na wyjeździe z tej szykany. Hamowanie tam w okolicach tych 100 metrów to jest dobry pomysł, tylko muszę uważać w tej drugiej szykanie. Tutaj muszę wejść ostrożnie. O, właśnie teraz. Tutaj mnie tam obróciło. Tutaj też delikatnie postawiło. Teraz tutaj ostrożnie. I do mety. O, znowu mnie postawiło. No ale jest srebro. Nawet nieźle to idzie. Cały czas tutaj, no niby srebra, ale cały czas to idzie. Teraz Monza. To jest warianta Ascari chyba, ta szykana. Trzeba będzie ją przejechać tą Alfą 4C. Tą licencję tutaj, co ja teraz ją robię, tą krajową A, ona na pewno tam za jakiś czas dopiero będzie potrzebna, no ale jak już teraz sobie zrobię, to i tak trzeba będzie zrobić prędzej czy później, więc to, czy ją robię teraz, czy kiedy indziej, to bez znaczenia, no bo i tak będzie potrzebna. Fajna deska rozdzielcza. Trochę zbyt agresywnie. No jest brąz. Jeszcze raz. Zbyt agresywnie. Teraz to nawet wpadłem poślizg. To jeszcze raz. Znowu. Tym razem jeszcze gorzej. Jeszcze raz. Może nieco wcześniej teraz.
pewno jest szybciej teraz, ale chyba braknie. A nie. Niewiele nawet do złota brakło. Szóste zadanie już zrobione. Jeszcze trzy i egzamin. Teraz BMW M3 na torze Katalunia. Pierwszy, drugi i trzeci zakręt. Wyniosło w pierwszym zakręcie. Teraz trzeci zakręt. Na razie nie chcę tutaj driftować, no teraz też delikatnie chyba uciekać tył. No jest srebro, ale tak sobie spróbuję drugi raz. Co lepiej jadę. Czterdziesiąte do złota. Teraz chyba pora na coś zupełnie innego. Pierwsza styczność z szutrem. I to będziemy jechać tym takim pick-upem, Toyotą Tundrą. No i to będzie dosyć ciekawe doświadczenie, jak to się będzie zachowywało. Nie zmieściłem się teraz w czasie. Chyba trochę zbyt zachowawczo pojechałem. Nawet nie mogę tego dotknąć, też muszę o tym pamiętać. Odważniej pojechać po tych zakrętach. Teraz no zdecydowanie tutaj lepiej było. No, już trochę to ogarniam.
Trochę tą jazdę po szutrze ogarniam. Spróbuję sobie pojechać jeszcze raz. Tutaj tylko to ściana, no i teraz. Nie, no nie jest aż tak źle, jeśli chodzi o tą przyczepność. Tutaj bokiem. No i znowu rekord, ale to dalej. Dalej brąz. A najważniejsze, że zaliczone. Przedostatnie zadanie w tej licencji, a ostatnie przed egzaminem. Honda NSX po to, że Suzuka, ten nawrót będzie do przejechania. Ogólnie to kategoria nawroty mi się teraz pokazuje. Swoją drogą, bardzo ładny samochód. Ładna jest ta Honda. No i jest brąz, a można jeszcze raz. Bardziej odważnie w tym zakręcie jechać. Teraz tutaj hamowanie na wprost. Siedemnaście sześć. Jest srebro. Była szansa na brąz tutaj, bo trochę mnie wyrzuciło tam w środku tego nawrotu. No teraz pora na egzamin tutaj z tej licencji krajowej A. Autopolis to jest tor, który znam z Need for Speeda Pro Streeta. Jedyna gra, w której jeździłem po tym torze, to jest właśnie Need for Speed Pro Street. A będziemy mieli do przejechania fragment od zakrętu tam numer 1, pierwsze zakręty. Swoją drogą w Pro Streetie lubiałem driftować na tym torze. A jeździmy Suprą. Za szeroko. Jeszcze raz. Całkiem nieźle się to zaczęło. Gdzieś za tym nawrotem się kończy. Za tym nawrotem gdzieś już tam jest koniec tego zadania. O, tu też za szybko było. Jeszcze raz.
zmieściłem się. I teraz tutaj ostrożnie, żeby mnie nie wyrzuciło w tym zakręcie. Dobra. Teraz nawrót. No jest, udało się. A zrobię sobie jeszcze raz. Może się uda srebro zdobyć. No, już tutaj. Dobra, nie będę dalej próbował. Chociaż dałoby się. Wystarczyłoby kilka razy pojeździć i by się dało. Skiroko dołącza do naszego garażu. Nagroda za tą licencję krajową A. Coś mi już delikatnie chrypka bierze, no ale przez to, że nagrywam te odcinki jeden za drugim na zapas. Z nim to ja się ścigałem już kiedyś. Pokonałem go już nieraz, a teraz on mnie i tak będzie uczył. Licencja międzynarodowa B. Tylko sobie spojrzę, no tu już się zaczynają konkretne samochody. Linia wyścigowa, średnio zaawansowany, szybkie zakręty, tory miejskie. Średnio zaawansowany taki poziom ogólnie, a już tutaj jak ja tutaj patrzę na te wszystkie samochody, którymi będziemy jeździć, to już się naprawdę ciekawie zapowiada, ale to naprawdę nie prędko, zanim tutaj tą międzynarodową B będziemy musieli zrobić. Rozejrzę się za tą licencją międzynarodową B dopiero wtedy, kiedy będzie mi potrzebna ta, którą właśnie teraz zdałem. Jeszcze tylko sprawdzę w tym kafe, bo już zapomniałem, co teraz jest do zrobienia. Aha, to już wiem. Też takie te wyścigi, żeby zgromadzić 3 samochody. Jeden już mam. Ten odcinek w całości poświęcony na zdobycie tej licencji krajowej A. No a w następnym odcinku już kontynuujemy to co zawsze, czyli tutaj kafe, wyścigi, żeby zdobywać te samochody. A za ten już odcinek dziękuję i do zobaczenia w następnym.